Hej, witajcie, z tej strony Zar. Witam was z poziomem Morki Valley autorstwa Tylko Spokojnie XD. Auć. Jest to dosyć świeży poziom tego autora. Mimo, że nadal tworzy. Aktualnie to nie jest pierwszy raz, kiedy ten poziom przychodzę. Oj, będzie tu ciężko perfekta zdobyć, skoro nad, o właśnie, taką ilością kwasu znajdują się takie ilości skarbów w przeciwnikach. Raz i dwa. To nie jest pierwszy raz, kiedy przychodzę na poziom, ponieważ mieliśmy taką grę multiplayer z autorem i nas nieco oprowadził po tym customie. Co nie oznacza oczywiście, że go dobrze pamiętam, że zdążyłem zapomnieć większość. Więc będzie moje tradycyjne lamienie. Tu gdzieś szczur, którego nie widzę. To był głupi pomysł, no już trudno. I tu trzeba running clipa użyć, aby się dostać. Chwilka, to czas. Proszę, nie. Nie, nie, nie zatrzymuj. Jest, dobra, udało się. Pali licho ten krzyżyk tutaj. Zdobyłem czaszkę i to się liczy, uff. Już byłem pewien, że nie uda mi się doskoczyć. Alright. W którą stronę teraz? Pozbądźmy jeszcze się tych gryzoni. Tu jest sekret. A tak, to jest poziom dosyć kompaktowy i łatwo tu się nieco zagubić w niektórych momentach, ale nie jest długi. Nie jest długi. A niektórzy już pewnie patrzą na długość tego wideo. Widzą te pół godziny. Ja po prostu cierpię. Nie mogę przejść krótkiego poziomu. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Ja bym sobie pozwolił na początku przejść tutaj. Dziękuję bardzo. Tu jest dodatkowe życie. Dziękuję. Teraz fajnie było wskoczyć. Dobrze. Dobrze, okej. Okay. Może dzisiaj tak nie będę lamić. Heheszki. Tetrad państwa. Czym najlepiej by wykosić dobrze rzucony dynamitem? O nie, autorze. Okej, okay, nie było tak źle, tylko że tu jest jakiś wredny szczur. Czy on będzie ukrywać tyle w każdym drzewie jakieś szczury? Spadaj pan. No i tu jest pełno takich sekretnych przejść. Tutaj w ogóle mogę wskoczyć. A, i tu jest miejsce, gdzie potrzebuję... tu jest miejsce, gdzie potrzebuję katnipa. No cóż, spróbujemy. A nie, słyszę pełno... Słyszałem pełno tych szczurów. Jest jakieś leczonko, bardzo to doceniam. Kurde, kto umieścił szczura w tym miejscu? Gdzie ja się znajduję? Nie mam pojęcia. Alright. No i mogę wrócić, no fajnie. Wrócić z gdzie? Tu wrócić? Chyba tak. Chyba tutaj muszę wrócić. Okej. Okay. A, idealny timing. Dziękuję. Bardzo podobało mi się dodanie tych niebieskich świateł. A, i wróciłem tutaj. Bardzo dobrze. Ładna dekoracja. Jeszcze te grzybki dodaję. Nie, to było bardzo głupie. Nie będę tego robić. Chyba, że zrobię... No, nie, 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 nie. Masz podskoczyć i wyeliminować drań. Dziękuję bardzo. No tylko, że jest z pistoletu na tym custom levelu. To coś było, jakaś platforma, nieważne. O, słyszę pełno kolców.
Ale chyba nie jest tak źle. Aha, słyszę pełno szczurów, dziękuję. A dajcie mi leczenie. O nie, to był głupi pomysł. No, to był głupi pomysł. Ajajaj. Ech, co ja myślałem? Zapomniałem zupełnie w którym kierunku mam iść. Najpierw w dół, a dopiero potem w prawo. No i dwa życia poszły gdzieś. Trzy życia, zapomniałem. Tu jej. Tak to jest. Zaczynam lamić w jednym momencie i potem to już jest lawina po prostu. Nie potrafię nic ugrać. Teraz jeszcze bardziej w dół. Ale mogę tu zaczekać, szczerze mówiąc. Teraz to wjeżdża do góry. A ja się ratuję wjazdem tutaj. Tutaj nic na mnie nie czeka. Nadal jeszcze nie wiem za bardzo jak z tym miejscem tutaj. Ale na pewno coś jeszcze skupiam. Chyba dalej będzie katni. Tak, o, już poznaję to miejsce, okej. Okay. Oh my goodness. Ile tego tam siedzi? Nawet nie chcę wiedzieć. Dajcie mi wszystkie wasze skarby, to jest niebezpieczne miejsce. I teraz sztuczka levelu. Bawimy się przesuwanie klawa za pomocą dynamitu. Albo po prostu otrzymywanie obrażeń, tak jak w speedrunach na jaskiniach. To jest ciekawy pokój. Mamy tu parę numerków, które wysyłają do losowych miejsc. I zdaje się, że numerek 2 nas wyśle z powrotem, więc ja sobie wezmę katnipa. Ole długi. Okej, okay, mogę sobie spokojnie wziąć czas. Ale to nie wskoczę. A to lipa. Myślałem, że tam mogę wrócić tego z... zaliczyć tamto miejsce, no trudno. Aha. Myślałem, że się mogę zatrzymać na tym. No to tyle, chodziło się o 99-sekundowy kat. Bruchium. I ja chyba powinienem był wziąć niezniszczony, bo tu jest takie wredne miejsce. Spadajcie. Tak, jest tu jakiś katnip. A kurde, zrzucił mnie jakiś drań. On na... po lewej stronie był. Tu chłon swacie jesteś. No, strzelaj. Chcę zacząć w inną grać i tam strzela się innym klawiszem. I teraz mi się myli. Okej. Okay. Spaduwa tutaj. Do czego będzie katnip potrzebny? Czy to jest druga platforma? Tak, widzę. Przy skraju ekranu, ok. Ok, takie nas postrzega wcześniej, co? Ok, raz, dwa, trzy, cztery. I elegancko, nawet jeszcze dodatkowego życia ze skarbu nie miałem. Mierz, tak się sypie z niektórych przeciwników. O nie, 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 dlaczego tyle szczurów? No na co to komu? Z tej strony niczego nie ma. Tylko śmierć. Okej, kolega tu spadł, czy jesteś do odblokowania, tak czuję. Okej, tu coś... Nie, na tym nie miałem stawać. Ja nadal nie wiem, do czego ten katnip miał być. Nie, nie skoczył. Jak ja mam grać w custom levele, jak mi pazur co jakiś czas zdecyduje się, żeby nie skoczyć, no kurde. My goodness. Już nic nie pamiętam z tego co Artur... Nie, Artur tylko... No. Tylko spokojnie nie pokazywał. I teraz znowu zginąłem raz i teraz automatycznie trzy kolejne życia. Nawet ze skarb nic nie miałem. To jest krótki poziom.
Następnym razem chyba weźmę się coś za coś, co Patey robił. Bo dawno tego nie ruszyło. Tu jest jakaś koronka, do której nie mam pojęcia, jak się dostać. Nie będę próbować nawet. Okej, strzałka mówi, że iść w tą stronę. O, ja nadal nie wiem, do czego jest katnip. Muszę to ogarnąć. Okej. Prowadź mnie, prowadź. A! Odblokowałem sobie dalszą część poziomu. Jak miło. No właśnie, jak ja stąd wyjdę. Ja dalej nie wiem, do czego jest katnip. W dalszym ciągu. Oh my goodness, nie! To było blisko. Nie, tutaj chyba nie ma żadnej wyrzutni. Coś jest u góry. Może ja to musiałem zdobyć, jak się przemieszczałem z tą platformą? Może. Ja na pewno naprawdę nie wiem, do czego jest ten katnip. No, to tyle, jeśli chodzi o katnip. Inny skok i od razu go zwaliłem. Dobra, idźmy dalej. Ale nie pamiętam, do czego to było. A, i tutaj był punkt zapisu. No dobra, czyli może nie są tak rzadko stawiane, ale wolałbym, żeby tuż po odblokowaniu ścieżki miała możliwość zapisu. Dobra, przechodzimy dalej. Co my tu dalej mamy? Nic. Co my tu mamy? Tu coś jest ważnego. A, to jest to. I nie zaskoczyłem. Okej, czy jest jeszcze jakieś przejście? Teraz mi się uda przejść. Przykuc. I od razu łatwiej. Mówi mi strzałka, że iść w prawy górę, w prawy dół. Okej, ja tu mogę wrócić. Nie wiem po co, ale okej. Tu się da jeszcze jeszcze doskoczyć. O! Państwa, proszę spaść. Zacznę tego szczura. Ostatnio miałem trochę ciekawych te pomysłów dotyczących custom leveli. Może w końcu się za to zabiorę, chociaż chcę jeszcze inne projekty skończyć. Wiecie, jak to jest. But yeah, pretty not neat custom level so far. A, i bez walki z bossem, no tak, to tak wyglądało. Przeskoczyć tego nie przeskoczę. Alright. Nawet zbyt dobrze nie poszło. Ale no, kwestia mojej pamięci i tego, że zdążyłem zapomnieć. Przynajmniej ten sekret wam pokazałem. Dobrze, że go pamiętałem, jak to zrobić. Z tego było to na tyle. Do zobaczenia w następnym custom level. Trzymajcie się. Ej, bye bye.